10 najważniejszych festiwali na świecie. 10 Jarocin, ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji w Jarocinie, który później przejął nazwę Festiwal Muzyków Rockowych. Powstał z najbardziej popularnej formie w 1980 roku, chociaż festiwale muzyczne odbywały się tutaj już w 1970 roku. Dość długo był największym festiwalem muzyki młodzieżowej, głównie rockowej, w państwach bloku wschodniego. Był to festiwal, który walczył z cenzurą i starał się o obalenie komunistycznego reżimu. Uczestnicy imprezy byli terroryzowani przez UB. Więcej o tym opowiadam na kanale Światowa Historia. Myśmy sobie tę wolność w sobie wytwarzali, wiesz, to było najfajniejsze. Przerażającą fizyczną siłę tłumu. System po prostu zaczyna się ruszyć, no. To było jakby w powietrzu czuć, no. 9. Rock in Rio, jeden z największych festiwali muzycznych. 7 imprez odbyło się w Rio de Janeiro, 7 w Lizbonie oraz 3 w Madrycie. W 2018 roku odbędzie się w Lizbonie po raz 8. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1985 roku z zespołem Queen w roli Gwiazdy Wieczoru. Około 1,5 miliona osób przebywało na terenie imprezy przez 10 dni festiwalu. Jest to jedno z największych wydarzeń w Ameryce Południowej. 8. Festiwal na rzece Dunaj. Corocznie pod koniec czerwca na wyspie odbywa się międzynarodowy festiwal typu Open Air. 23 września 2008 roku w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej, organizowanych wspólnie przez Austrię i Szwajcarię, na festiwalu zorganizowano pierwszy w historii koncert Madonny w Austrii. Jest to najprawdopodobniej największy festiwal pod względem uczestników na świecie. Ponoć bywało tam nawet 3,5 miliona osób. 7. Monsters of Rock, festiwal muzyczny o charakterze rockowym odbywający się co roku w różnych miastach. W Moskwie w roku 1991 koncert dały takie grupy jak AC/DC, Pantera i Metallica. Według różnych źródeł przyszło wtedy ponad 700 tysięcy osób, a nawet 1,5 miliona. Ta edycja festiwalu była najsłynniejsza z powodu czasu i miejsca. Do Rosji powiało świeże powietrze z zachodu, upadł mur berliński, zaczęto reformy, a kraj otworzył się na świat. Koncert był hołdem dla tych, którzy w wolnościowych zamieszkach stracili zdrowie i życie, a jednocześnie symbolem rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Rosji. W porządku na imprezie pilnowały rosyjskie służby bezpieczeństwa, wojsko i milicja, czego skutkiem była ogromna ilość brutalnych pobić, bujek i interwencji lekarskich. Do Polski również zawitał Monsters of Rock. 13 sierpnia 1991 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagrały AC/DC i Metallica. Ozfest, coroczny cykl kilkudziesięciu koncertów zespołów grających ciężką odmianę rocka odbywających się w Stanach Zjednoczonych. Organizatorami imprezy są Ozzy Osbourne i jego żona Sharon. Koncerty tradycyjnie odbywają się na dwóch scenach. Na głównej występują zespoły ze światowej czołówki, natomiast na scenie drugiej zespoły słabiej znane oraz debiutanci. W 2007 roku na Ozfest wystąpił polski zespół na zaproszenie Ozzy'ego Osbourne'a, Behemoth. Sziget, jeden z największych festiwali muzycznych w Europie, który odbywa się w lipcu lub sierpniu w Budapeszcie od 1993 roku. Miejscem festiwalu jest wyspa na Dunaju. Scena gościła takie gwiazdy jak Nightwish, Seed, Slayer czy Korn. 4. Oktober Festival. Dożynki chmielne organizowane w Monachium w Bawarii, Oktoberfest, jest organizowany od 1810 roku. Do roku 1871 odbywał się w październiku, natomiast od roku 1872 początek imprezy został przesunięty na wrzesień. Jest jednym z największych na świecie festiwalów ludowych. W ostatnich latach przeciętna liczba odwiedzających wyniosła 6 milionów ludzi. W trakcie trwania festiwalu spożywane jest około 5 milionów litrów piwa sprzedawanego tradycyjnie w litrowych kuchach. 3. Wake and Open Air, jeden z największych na świecie festiwali muzyki metalowej. Organizowany jest co roku od 1990 roku w Waken, Schleswig-Holsztynie na północy Niemiec. W 2006 roku na występ 77 zespołów przyjechało ponad 62 tysiące osób. Jest to największe święto ciężkiej muzyki na świecie i o tym wydarzeniu powstało wiele filmów dokumentalnych, z którymi warto się zapoznać. Polskie grupy, które wystąpiły na Waken, to Behemoth oraz Vader.
2. Przystanek Woodstock, a od 2018 roku Poland Rock Festival. Festiwal muzyczny organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od sponsorów i zdatków. Nazwa Przystanek Woodstock, jak o niej mówił Jerzy Owsiak, wyrosła z legendy o festiwalu w Woodstock i atmosfery epoki Dzieci Kwiatów. Natomiast słowo przystanek nawiązuje do popularnego serialu telewizyjnego Przystanek Alaska. W założeniu impreza ta jest podziękowaniem dla wolontariuszy za ich pracę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Festiwal jest w całości bezpłatny dla widzów. Festiwal przyciąga również wielu obcokrajowców, w większości z Niemiec. Zapraszane są zespoły z całego świata. Dotąd największą publiczność w historii zebrała grupa The Prodigy w 2011 roku. Jeden Burning Man, coroczne wydarzenie na pustyni Black Rock w północnej Nevadzie, czerpie swoją nazwę od rytualnego podpalania kukły w sobotni wieczór. Jeden z pomysłodawców imprezy, Larry Harway, chciał podobno w ten sposób symbolicznie pogrzebać przeszłość po tym, jak zostawiła go dziewczyna. Inne, niepotwierdzone przez pomysłodawców źródło inspiracji to słynny film pod tytułem Cult. Wydarzenie jest opisywane przez uczestników jako eksperyment w tworzeniu społeczności, radykalnej autoekspresji i całkowitemu poleganiu na samym sobie. W swojej otoczce przypomina ono neopogańskie święto, zaadaptowane do realiów rozwijającej się technologii. Oprócz płonącej kukły, będącej punktem kulminacyjnym imprezy, organizatorzy zapewniają m.in. zaawansowane pokazy laserowe. W 2008 roku udział w Burning Man wzięło 49 599 osób, wśród nich dużo osób z Doliny Krzemowej związanych z technologią i biznesem.